Cześć, dobry wieczór. Witajcie serdecznie. Dobry wieczór to dzisiaj takie dobre słowo. Właściwie to na dobranoc się spotykamy dziś. Za chwilkę sprawdzę, jak to wszystko widać. Witajcie, witam wszystkich, którzy już napisali na czacie. Jeszcze mówię, wstawię może tego vloga. Tego live'a na blogu, żeby więcej osób obejrzało, żebyśmy się zebrali w większym gronie i taką w sumie odprawę zrobili przed wyścigiem, a nie raczej podsumowanie kwalifikacji. Wszystko mam gotowe, łącznie z jednym fajnym memem, który już by chciałbym teraz Wam zaprezentować, bo powiem Wam szczerze, rozwalił mnie dziś, także proszę bardzo, ten, ten memik adekwatny do jutrzejszej sytuacji, myślę, zobaczymy. Tak, słychać mnie? Mam nadzieję, że mnie słychać widać, że wszystko jest git. To jeszcze sprawdzę sam organoleptycznie. Dobra, na pewno mnie słychać i też mnie widać. A z tym, jak mnie widać, to zaraz coś popracujemy. Jak się macie? Jak minęła wam sobota? Piękna pogoda, więc pewnie po emocjach formułowych coś tam ogarnialiście jeszcze sobie. O, dobra, 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 może za wysoko nawet jestem. Dobra, ważne, żeby tu. Cześć! No to witamy się już teraz oficjalnie. Memik naprawdę zacny. Tomek Tatar, Belmia Main, Partek Keli, Jack 20, Borewicz 9, Adriatika, Gabriel Bzdenga, Kuba Toastery, Paweł B, Radosław Nowak, Torcik, 554, Darek, Darek, Autospace. Cześć, witajcie serdecznie. No i mówię, bo przychodzimy do tego, do takiej odprawy, bo nie wiem, o której planujecie wstać. Jak, jaką Jaki macie harmonogram? Czy już na paradę kierowców o 5? Czy może troszkę później, tak, około 6, żeby coś tam jeszcze, sobie się przygotować? Jak nie, jak? A, pytasz, czy słychać, Ja nie. Cześć, cześć, Jacek, Jacek nie Jacek, Jacek, więc to witaj serdecznie. Dobry wieczór. Więc. Dzisiejsze kwalifikacje, powiem szczerze, trochę mnie mm, rozczarowały pod tym względem, że były krótkie, szybkie i takie i już, minęły. Spodziewałem się jednak na Suduce no, czegoś więcej, powiedzmy, że jakichś takich, może nie dram, ale jakichś nie, większych niespodzianek. Bo oto największą niespodzianką tych kwalifikacji mm, 5 minut przed wyścigiem w ten sposób, ok. Ehm. Karty tandem z synem. A ile syn ma lat, Bartek? Powiedz mi, jak, jak, jak to wyglądało. Um, lubi, nie boi się. Mówię, na, na początek nie warto przesadzać z prędkością, żeby się dziecko nie przestraszyło. Nawet trzeci trening, Paweł? No, no to powiem Wam, yy, przyznam się szczerze, mi się łatwiej wstało o 4.30 na ten trening, a potem jeszcze napisałem tekst, podsumowanie, no i tak mówię, dobra, jest 6.30 chyba, yy, no czy, czy koło 6 było, to jeszcze się na półtorej godzinki położę. Yy, I potem mi było tak trudno wstać na te kwalifikacje o, o, przed 8.00, mówię, o kurczę, a prawie 6 to git, to Bartek, to, to można jeździć. Yy, Okej, okay, a pewnie również w trakcie wyścigu. Nie no, Adriatika tak źle nam nie życz wszystkim. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. W sumie największym zaskoczeniem tej dzisiejszej kwalifikacji to odpadnięcie Lensa Strola w Jacek 79, więc to bardzo dziękuję za Donata, za wsparcie. Odpadnięcie Lensa Strola w Q1 to chyba największa niespodzianka. Lens Stroll przyznał otwarcie. Nie było tempa samochodu, ja też nie miałem tempa. No i pff, no, można by skwitować po prostu. Ale. I co mi zrobisz? <laughs> tak, tak, tak to mógł Len Stroll zakończyć. Samochód nie miał tempa, szyny były, podwozie było złe, nadwozie było złe, szyny były złe. I co mi zrobisz? No i, i tyle, nie. Także Lens Stroll, przepaść, jeżeli chodzi o Fernando Alonso. Fernando Alonso, piąty wynik, rewelacyjny czas w tych kwalifikacjach. To może przejdźmy już do wyników tej czasówki, teraz widzicie je na swoim ekranie. I. A, z Niewespania, No tak, okej, okay, dobra, niech niech tak będzie. Jak z niewyspania, no to, to, to można. Przygotowałem też dla Was statystyki tych, tej dzisiejszej sesji, pojedynki zespołowe po niej, także wszystko to sobie pokażemy, omówimy. Będzie też rozstrzygnięcie konkursu z wczoraj, i będzie też nowy konkurs, także intensywnie. Dzisiaj. E Lans nie ma tempa w życiu. No tak, to prawda. Ta prawda. Lando ma ciężko jak nie Mercedes to RB dominuje i jak tu wygrać? No niestety, tak to, tak to bywa w, tym, w tej Formule 1 trzeba dobre decyzje podejmować, ja bym tak powiedział uszczypliwie w kierunku Lando. Nie, przepraszam, Nando, czyli. Fernando Alonso, ale okej, okay. a Lando. Aha, okej, okay. Lando w ten sposób, że Lando Norris to na temat tego mema, którego pokazałem wcześniej. No tak, to prawda, trafił niby bardzo dobrze, a tak naprawdę mógł trafić lepiej. I jutro Lando Norris ma szansę jeszcze bardziej wyśrubować ten swój rekord podiów Bez zwycięstwa w Formule 1 Jest już samodzielnym liderem w przeciwnika Heitfelda, Bo tych podiów ma już 14 A może jutro być 15 Lando Norris dzisiaj z trzecim czasem Max Verstappen zrobił co miał zrobić Pojechał co miał pojechać Ale trzeba przyznać, że te kwalifikacje średnio mu wyszły Szczególnie drugi przejazd w Q3 Bo jakby złożyć czasy sektorów Najlepsze czasy sektorów poszczególnych w, tym, w tych kwalifikacjach to ta różnica pomiędzy Verstappenem a Perezem byłaby większa, bo miał prawie 10 sekundę przewagi w pierwszym sektorze, potem stracił jedną dziesiątą w drugim, ale w trzecim sektorze miał półtorej dziesiątej sekundy przewagi. Więc to Sergio Perez poskładał w tym ostatnim okrążeniu. I oczywiście Max Verstappen zdobywa swoje piąte pole position z rzędu, jest to 36 pole position w karierze. Natomiast ja chciałbym docenić mimo wszystko postawę. Sergio Pereza, bo stracił tylko 66 tysięcznych do Maxa Verstappena, to po pierwsze. Po drugie, ostatni raz Red Bull startował z pierwszego rzędu, oba Red Bulle startowały z pierwszego rzędu, w Grand Prix Bahrainu 2023. Ponad rok temu, 25 wyścigów temu. No, to rzadko się zdarza, żeby oni pierwszy rząd w kwalifikacjach akurat sobie zapewniali. Więc brawa dla Sergio Pereza, bo naprawdę pojechał tak, jak powinien pojechać, jak się od niego oczekuje. I no, krążą już plotki, były już doniesienia, że Joe Sałat przekazywał, że no generalnie PST już ma klepnięty kontrakt, już ma podpisany kontrakt, przedłużenie kontraktu z Red Bullem i zostanie w tym zespole. Patrząc na te wyniki, patrząc na to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o RB, to ja bym się nie zdziwił, gdyby Red Bull postanowił właśnie coś takiego. Taki. Taki manewr zastosować, być może, żeby zdjąć też trochę z Sergio Pereza presji, bo widać, że ten kierowca czasem pod presją nie radzi sobie idealnie. Gdy uwagę odwrócona od niego, tak jak na pierwszych dwóch, trzech wyścigach sezonu mieliśmy tę sytuację z Christianem Hornerem, bardziej na świeczniku był Max Verstappen, to Sergio Perez dowoził bardzo wysokie miejsca. I no drugie, chyba wszędzie, oprócz, oprócz teraz, był drugi w Bahrajnie, drugi w Arabii Saudyjskiej i teraz w Australii, oczywiście. Troszkę gorzej mu poszło, no ale tam miał powiedzmy że uszkodzenia. <laughs> Dzięki Robert Urbanda za zachętę do łapek w górę. Dzięki. A sprintu Piastrego nie liczysz. No tak, to prawda. Ja też bym tego nie liczył do zwycięstw. No bo, no bo nie oszukujmy się. Pierwszy sprint za dwa tygodnie w Chinach. Także uwaga. I nawet Ricardo wygrał na moncie. No tak, na monce. Tam było tak, że no Ricardo po prostu miał lepszy start. No ale się w lepszej sytuacji. McLaren postanowił przytrzymać pozycję, dojechać 1-2. Bo Lando Norris miał tam lepsze tempo. No ale to trzeba być w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Był wtedy tam. Daniel Ricardo, no i, no i wygrał sobie po prostu. Um, więc prawa dla Sergio Pereza, jeden z moich bohaterów tej sesji, ponieważ no, mając pierwszy, drugi rząd, pierwsze, drugie miejsce, pierwszy rząd, to um, jutro może coś się naprawdę... Nie... Ja z miejscem Perez'a byś się nie śpieszył Gabriel. Tak mówisz, że jutro może być coś, coś ten. E, no Perez jest dobry, natomiast oczywiście on miewa słabe starty, więc zobaczymy jak to wszystko tam wyjdzie. Natomiast za plecami ma Lando Norrisa i to może być taki pewien bufor bezpieczeństwa. Oczywiście Lando będzie atakował, będzie chciał wykorzystać ewentualne kolejne problemy Maxa Verstappena. Nie sądzę, aby te problemy wystąpiły. Myślę, że już jednak Red Bull ogarnął to, co miał ogarnąć, jeżeli chodzi o bolit. Dwa DNF -y z rzędu to byłaby mega wyjątkowa sprawa. Tak czy inaczej, trzeba być na miejscu. Dzisiaj Lando Norris pojechał świetne kwalifikacje, które dają mu to miejsce, takie pierwsze w gotowości, jakby w Red Bullach się coś wysypało. Kolejne dobre kwalifikacje. No, nie dał szans Oskarowi Piastriemu Oskarowi Piastriemu, który kończy dziś 23 lata. Także wszystkiego najlepszego dla Oscara. No, natomiast no, wydawało się, że może będzie trochę lepszy wynik, ale jednak nie. Red Bull, raczej bezpieczny Bartek, ja też się z tym zgadzam. I jutro 1-2. Nawet jeżeli coś się wydarzy na starcie, to jeżeli nie będą mieli dnf to mają taką przewagę tempa, że po prostu to wygrają. Carlos Sainz na miejscu czwartym. I tutaj trzeba pochylić się chwilkę nad Ferrari, ponieważ wczoraj mówiłem, że Ferrari ma dobre. Tempo, że wynika to z danych, że tracą zaledwie 1 dziesiątą sekundy do Red Bull'a, więc są bardzo blisko i że mogą powalczyć w kwalifikacjach, bo wiemy, że Ferrari ma dobre tempo kwalifikacyjne. Natomiast nadeszła sobota i no to tempo zniknęło. Trochę było dzisiaj cieplej. Być może to wpłynęło na Ferrari, ponieważ Charles Leclerc mówi, że no generalnie tego nie rozumie, bo. Po jego okrążeniu w kwalifikacjach w Q3 wydawało mi się, że to było dobre okrążenie, że powinno być nieźle. Oczywiście było coś tam do poprawy, no ale bez przesady. Natomiast gdy spojrzał na tablicę wyników, zobaczył sekundę, to mówi, no to ja nie wiem skąd to się wzięło. On, jeżeli miałby na coś postawić, to na przygotowanie opon, na to, że nie było najlepsze, że po prostu nie było gripu, nie było przyczepności i te opony nie wgryzały się tak dobrze i nie dawały tak dużej prędkości, jak można by się spodziewać. Jeżeli chodzi o te prędkości, to od razu powiem: 300 km na na godzinę przekroczył się jeden kierowca Nico Hulkenberg o 0,1 km na godzinę pozostali między 293 a 299, Albon wysoko. Natomiast rzeczywiście te wyniki, jeżeli chodzi o Ferrari, wyniki prędkości. Nie wyglądają dobrze, bo Carlos Sainz ma 17 dopiero miejsce w tym zestawieniu najwyższych prędkości, a Charlie Leclerc jest 12, i też widać, że no coś tu jest nie halo, jeżeli o to chodzi. Tak coś czuję, że jutro będzie pierwszy dobry wyścig w tym sezonie. No Grzesiek, jak, gdzie, jak nie na Suzuce? Ja jeszcze trochę liczę na Chiny, ponieważ kilku kierowców nie jechało na Chinach. Niektórzy jechali tylko raz, więc mają małe doświadczenie. Liczę na to, że trochę tak jakby potraktują to niektórzy jako nowy tor, zresztą zespoły ma. Mają mało danych, w ogóle nie mają danych, jeżeli chodzi o ten tor i w tych bolidach, więc to też jest taki element, który może być, może dodać nam troszkę emocji. Natomiast no słabo jest w Ferrari czwarte i 8 miejsce Carlos Sainz był w miarę zadowolony, ponieważ mówi, że po trzecim treningu wyglądało to gorzej i że nie spodziewali się, że będą na, w stanie zablokować znaczy zająć miejsce w drugim rzędzie. No i biorąc pod uwagę to, to tempo wyścigowe, mogą być optymistami. Szalekler też o tym mówi, że rzeczywiście mogą mieć dobre tempo wyścigowe, natomiast problem z tym, że na Soluce jest coś trudno wyprzedzać, jest tylko jedna strefa DRS na prostej startowej i jeżeli tam się nie zbierzesz, tam ci się nie uda a przecież pierwszy zakręt wchodzimy no, prawie flat out albo flat out, no to ym, niestety, ale może być ciężko z tym wyprzedzaniem. I tak jak zwracasz uwagę, Bartek, Carlos, stop, zgadzam się i Carlos Sainz tymi wszystkimi dobrymi występami na początku sezonu podbija cyferki na swoim przyszłym kontrakcie, nie wiadomo z kim, czy to z Astonem, czy z Red Bullem, e, czy m, z, z Mercedesem, czy może z Zauberem, no nieważne gdzie pójdzie, teraz może powiedzieć, słuchajcie, patrzcie, patrzcie, tu wygrałem, tu byłem wyżej od leklerka, tu nie pojechałem, wycieli mi wyrostek, ale, ale no w tym sezonie z leklerkiem jeszcze nie przegrałem, jeżeli chodzi o ważną sesję. Jestem wyżej w kwalifikacjach, on jest ósmy. No słuchajcie, dajcie tutaj te 2 miliony więcej, chłopaki. Co? Na mnie nie dacie? Bez problemu teraz Carlos Sainz może negocjować wyższy kontrakt i nie zdziwiłbym się, jakby trafił do no to topowej ekipy, bo, bo po prostu zasługuje swoimi wynikami w ostatnich miesiącach na to, żeby tam trafić. Czy widzę Jukiego jutro na podium? Wśród y, japońskich kierowców myślę, że ma duże szanse. Mm, e, Gabriel nie, nie, no, nie ma żadnych szans. Nawet jak nie wiem, co by się musiało stać w tym wyścigu, żeby Yuki stanął na podium. No widzisz jakąś taką możliwość? Tsunami plus, tak jak tak jak, tak jak. A dobra, jak, jak brałem kredyt, to, to wtedy było 0% oprocentowanie, i pan w banku mówi: No tutaj jest taka tabelka, że tu jest, tu jest że jakby wzrosło o 2%, tu jak, jakby o 5%, a tu jakby wzrosło o 9%. No ale to w tym ostatnim wypadku to by nie wiem co pandemia i wojna musiały się zdarzyć naraz, żeby, żeby to wyszło. <grych> Także wiecie, no i nie wiem, to, to jutro nawet pandemia i wojna by chyba nie pomogły, żeby Juki co był na podium, no ale okej, okay, nie takie cuda Formuła 1 widziała. Nie sądzę, ale według mnie nie, nie, nie da rady, nie, żeby Yuki był jutro na podium. Omyłkowo wsiadanie do bolidu maksa. O, Łukasz, dobra, to jest, to jest to jest jakiś rzeczywiście trop, gdzie może Yuki może powalczyć o podium. Natomiast tak, Gabriel, to niestety nie widzę tego. Niestety, no, no no niestety. Natomiast co się dzieje z Leclerkiem? No właśnie, Charles Leclerc tak jak mówi, no nie wie o co chodzi, chyba nie było przyczepności, chyba po prostu zawiodło to przygotowanie opon. Pamiętajmy, że Ferrari to nadal jest bolid, nadal jest jeden pakiet jakby, który bardzo mocno zużywa z opony. Oni pracowali nad tym. Natomiast ten asfalt na SUZUCE jest no niesamowicie wymagający. On jest niesamowicie, jakby to nazwać, chropowaty, trudny dla opon. Przecież Pirelli przywozi regularnie na te wyścigi opony C1, C2, C3, czyli prawie najbardziej twardą swoją mieszankę. I to sprawia, że po prostu Ferrari sobie nie radzi, że to przygotowanie opon siada i oni zawodzą. No możemy sobie sprawdzić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o czasy sektorów poszczególnych, no i spójrzcie, gdzie są kierowcy Ferrari, jeżeli chodzi o trzeci sektor. Przecież oni nie mają najsłabszego silnika, a mimo wszystko Charles Leclerc, mimo że brał udział w Q3, przegrał na przykład z Walterim Bottasem w trzecim sektorze. Carlos Sainz, gdzie on jest, jeżeli chodzi o trzeci sektor, przegrał z Danielem Licardo, który pojechał Q2, to samo z Albonem i to samo z Hulkenbergiem. W trzecim sektorze, czyli w tym, gdzie po prostu im brakuje opon, oni już nie mają czym jechać. W trzecim sektorze, i dlatego w pierwszym sektorze jest w miarę nieźle, chociaż to też jest szybki sektor. Ale Leclerc jest dziewiąty, Sainz jest siódmy. W drugim sektorze jest lepiej, to jest taki bardziej kręty sektor. Leclerc jest trzeci, Carlos Sainz jest czwarty. Natomiast w trzecim sektorze oni po prostu już tych opon nie mają, nie mają przyczepności, żeby wyjechać z ostatniego zakrętu, z ostatniego. Szykany co jest bardzo ważne, nie, nie, nie wyjeżdżają dobrze ze, ze spun. I mamy, no tak jak widzicie, który to jest wynik: 2, 4, 6, 8, 10, 12 oraz 14 wynik w trzecim sektorze. No to nie mam pytań. Um, także tak, Carlos P4 i Carlos po prostu pojechał w tych kwalifikacjach lepiej. Eksperci mówią, że po prostu Carlosowi lepiej pasuje ten bolid, że on sobie lepiej radzi w tym samochodzie z tymi ustawieniami i być może coś w tym jest, no bo wiemy, że te preferencje wśród kierowców, Często mają decydujące znaczenie, jeżeli chodzi o ich wyniki. Natomiast e, tak czy inaczej, to jest kolejna słaba sesja Leclerc'a, a bardzo dobra e, Carlosa Sainza i brawa tutaj dla Hiszpana. Natomiast szalek Leclerc, ja mam wrażenie, że on przechodzi przez wszystkie stadia, poziomy, etapy e, frustracji i, i rozczarowania, rozgoryczenia, i że wpada w trochę w taką spiralę, e, że zawsze coś i on będzie ściągał na siebie to zawsze coś, jak nie, jak nie z czynnikami zewnętrznymi, to, to własnym, e, własnymi błędami. Także słabe kwalifikacje Ferrari, biorąc pod uwagę to, co myśleliśmy o nich po piątku i jutro będzie im naprawdę bardzo trudno, bo przed nimi będzie taka, taki kocioł, taki miks miksik Fernando Alonso, Skarpiasty, Lewis Hamilton trzy różne zespoły Aston Martin i, i McLaren zazwyczaj mają dobre tempo wyścigowe. W Mercedesie niby się cieszyli z tych wyników kwalifikacji, że coś drgnęło, Lewis Hamilton mówił już wczoraj, że pojechał najlepszą sesję w tym sezonie, na przykład, ale, ale to, to według mnie no, nie widać tego po po tych wynikach i raczej Mercedes może być rozczarowany natomiast no Lewis Hamilton e, wygrał pojedynek kwalifikacyjny z George'em Russell'em i to dla niego po, może być jakieś pocieszenie powiedzmy e, także jutro Fernando Alonso powinien nam stworzyć myślę ciekawe widowisko z Carlosem Saincem, Lando Norrisem mogą powalczyć bardzo fajnie o podium i liczę na na ten właśnie na te miejsca między trzecim a dziewiątym że tam będzie dużo się działo różne zespoły zespoły przemieszane także strategicznie też będzie to trudno rozgrywać i e, jutro też mogą być ciekawe Strategię, ponieważ tak to, się, tak to wygląda z danych Pirelli, że tak naprawdę każda mieszanka, biorąc pod uwagę ich żywotność oraz ich osiągi, każda mieszanka jest taka sama, że można zdecydować się, nie ma jednej strategii takiej. Idealnej albo dwóch idealnych strategii, że twarda, miękka, twarda albo twarda, pośrednia, pośrednia. Nie. Tutaj można sobie dowolnie to miksować i czekać na przykład na wydarzenia, na niektóre na torze. No bo powiedzmy, że tak bardzo, bardzo to upraszczając, wszystko miękka wytrzyma 10 okrążeń, pośrednia wytrzyma 20, a twarda wytrzyma 30. Ich osiągi są tak, tak, tak rozjechane, że akurat. Te stinty, wszystkie jak złączymy, dodajemy pit stop. To wychodzi na zero. Czyli można sobie tutaj troszkę strategicznie pofolgować jutro. No i liczymy na to, że, że to nam zapewni ciekawe wyścigi. Carlosa i Fernando w Red Bullu od 2025. Uuu aż tak, Bartek, no to, to powiem Ci szalejesz, ale myślę, że to, to nie będzie możliwe, ale, ale niech, niech się zadzieje na tym rynku transferowym, prawda? Lubimy takie wieści. Yuki Tsunoda i to jedyny kierowca spoza tej pierwszej piątki zespołów, który wszedł do Q3, ale zanim przystąpili ją niektórzy do linczu na Danielu Riccardo, warto powiedzieć, że Daniel Riccardo stracił naprawdę bardzo mało, bo 55 tysięcznych sekundy do Yukiego Tsunody, co na te standardy do dotychczasowe, przecież Daniel tracił około pół sekundy do Jukiego w tym sezonie, no to jest niewiele, coś drgnęło i tutaj chwalił go zespół, Daniel, Daniel nie, był, nie był oczywiście zadowolony z tego wyniku, natomiast, cześć ogrodny, ogrody Paweł, natomiast jest to wynik akceptowalny, może w ten sposób, tak to, tak to nazwijmy, że jakby takie wyniki Daniel Likardo miał, no to, to jest jakby szansa na uniknięcie tych ciągłych y, ultimatów stawianych przez media, a raczej nie przez Red Bulla przy, w, w kontekście jego wyników. Natomiast dobra sesja, no i y, tutaj jeżeli chodzi o RB, to idealnie sprawdziło się to, co było w danych oni są umiejscowieni między, tak po środku, między tą pierwszą piątką a ostatnią czwórką. To jest RB, i tam jest ich miejsce. I jutro po prostu muszą liczyć na to, że coś się w czołówce zadzieje, co pozwoli im zdobyć podwójne punkty. Jest to jak najbardziej możliwe. Niech Max ma jeszcze dwie awarie i rusza, i ruszą się transfery. No tak, wtedy to w ogóle się ruszy klasyfikacja generalna, która przecież już nawet teraz wygląda całkiem zacnie. Nico Hul Hulkenberg po raz kolejny pokonuje Kavina Magnusena. Walteri Bottas po raz ósmy z rzędu pokonuje. Gwaniużu, powiem szczerze, wreszcie Walter Botas zaczął jeździć tak, jak przystało na dwukrotnego wicemistrza świata, bo te jego początki w starciu z Żu były. Hmm... Nie chcę powiedzieć, że hańbiące, no ale słabe, no po prostu, jak na kierowcę, na którego sam Waltery Bottas się kreuje, na tego gościa, którego Audi chce chcieć, i on chce do Audi i widzi przyszłość swoją jeszcze wieloletnią w Formule 1. No to tak powinien jeździć, właśnie, że on jest 13, a żół jest ostatni. 4-0 w tym sezonie. Waltery Bottas, no brawa dla niego, albo 3-0 oczywiście, bo no nie mógł pojechać. Czy żół ostatni sezon, no według mnie nie ma innego wyjścia. Żu, tak? Sargent, to, to, to muszą być ostatnie sezony, pewnie też. Magnussen, który dzisiaj był 18., stracił dużo do Nico Hulkenberga. No to są kierowcy, którzy według mnie nie mają już przyszłości w Formule 1 i powinni z tej Formuły 1 odejść. No ale zobaczymy, jak to będzie zdecydowane. Mam nadzieję, że do hasa trafi Oliver Berman za właśnie Kevin, Kevina Magnusena i, i z Nico Hulkenbergiem choćby stworzą jakiś tam ciekawy duet, chociaż Niko Hulkenberg podobno już podpisany przez, przez Audi, to też jest taka nie, niezła plotka z ostatnich tygodni, także tam ci na pewno sporo zadzieje pytanie, kiedy odejdzie do Zaubera. Zobaczymy. Natomiast, no, znowu cieszył się jak szalony Esteban Okony, że wyszedł z Q1. Ostatecznie ta radość się szybko skończyła, miejsce 15, ale wygrał z pierem Gaslim. To zawsze taki, no, powód do minimalnego uśmiechu. No to spójrzmy jeszcze, jeżeli chodzi o prędkości, już Wam prezentowałem, sektory kwalifikacji też. No to spójrzmy jeszcze sobie na pojedynki kwalifikacyjne w, po, tym, po tej rundzie. Po tych kwalifikacjach. Jeżeli chodzi o bilanse 4 do 0, to są. do zera, to są chyba w. O proszę! Nie uzupełniłem Louisa Hamiltona z George'em Russell'em. Aj, aj, Spójrzcie, to zaraz zadzieje się magia po prostu i na żywo wprowadzę tę poprawkę. Natomiast jeżeli chodzi o inne pojedynki, no to tutaj Yuki Tsunoda 4-0 z Daniel Ilkardo, Alex Albon 3-0 z Loganem Sargentem. Niepokonane są, jest, jest również w Terry Bottas. Esteban Ocon też niepokonany w kwalifikacjach, także to też jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Piergasli słabo tylko zaczyna ten sezon. Lewis Hamilton 3-1 z George'em Raslem, Fernando Lozo 3-1 z Zensem Strolem, Max Verstappen oczywiście 3-4-0 z Sergio Perezem, ale dzisiaj naprawdę było blisko. No dobra, to co mam uzupełnić? Mam uzupełnić tutaj Luisowi Hamiltonowi, nie muszę przyznać, punkt. Zapisuję. Tu odświeżam, i proszę bardzo, już popraweczka wprowadzona jest Luis Hamilton. Z tym jednym punktem kwalifikacyjnym z George'em Russellem. Jeżeli chodzi o remisy, to mamy tylko ten remis w hasie 2 do 2. Jeżeli chodzi o sektory kwalifikacji, bo taki, taką, taki ranking też prowadzę, no to w sektorach kwalifikacji największa przewaga jest u Jukiego, co 11 do 1, 10 do 2 mamy u Walterego Botasa, Lando Norisa, jest też 9-0 z Alexa Albona, ale tutaj żadnego zaskoczenia. Max Verstappen też 10:2 z Sergio Perezem. No i najbliżej remisu jest tutaj w Ferrari 5 do 4 dla Charlesa Leclerc'a. Tak to wygląda. E... Benny, czy odniosę się do żenującego wywiadu Zasady? E... Powiem szczerze, widziałem to, ale postanowiłem tego nie ruszać, ponieważ bardzo szanuję pana sobie sława zasadę e... i Wiem, że czasem się zdarzają jakieś takie niefortunne wypowiedzi, czy takie źle podprowadzone przez pytanie wypowiedzi, czy takie mm, wypowiedzi, no... Mm, Mówione w innym kontekście, więc ja, ja nie chcę tego jakby słuchać. Dla niewtajemniczonych, jedno hasło rzucę. Pan sobie, sobie w z zasada powiedział tylko, że no, Robert Kubica jakichś wielkich osiągnięć w Formule 1 nie miał. No i tutaj jakby kwestia, że tak powiem, perspektywy. Jak na to spojrzymy, no bo, no bo wiecie, biorąc pod uwagę skalę talentu Roberta Kubicy, to rzeczywiście Robert Kubica wielkich osiągnięć w Formule 1 nie miał. Bo powinien mieć z kilka mistrzostw, z kilkadziesiąt wygranych wyścigów i tak dalej. Ale życie niestety chciało inaczej. I to nie była wina Roberta Kubicy bezpośrednia, tylko no, tak jak mówię, no nieszczęśliwie się złożyło z rondę Diandora. Natomiast. No tak jak też widziałem fajną wypowiedź, kogoś, kto tam dokumentował na, na Twitterze. Mniej osób jeździło w Formule 1 niż było w kosmosie. E, kiedyś to sprawdzałem. W ubiegłym, dwa lata temu. Pamiętam, i szliśmy w abstrakcyjna sytuacja, szliśmy sobie w górach i tak sobie myślałem o tej wypowiedzi, bo wtedy to Robert tam gdzieś właśnie powiedział i tak sobie sprawdziłem ilu było kosmonautów, a ilu było kierowców Formuły 1 i generalnie to tak można powiedzieć, że mniej było kierowców Formuły 1 w historii niż astronautów i no, Robert Kubica wygrał wyścig, Robert Kubica miał pole position, Robert Kubica miał 12 podiów Robert Kubica przejechał 99 wyścigów Robert Kubica ma kilka jeszcze innych rekordów dał jako jedyny zespołowi z Hinville zwycięstwo i, i powiem szczerze że, no znowu, biorąc pod uwagę polski motorsport, to Robert Kubica miał genialne, rewelacyjne i kosmiczne, niebotyczne, niezasługujące dla polskiego motorsportu osiągnięcia i sukcesy, ale tak jak mówię, ja nie chciałem tego podawać, bo wiem, że mógłby się zacząć jakiś taki hejt, czy coś takiego w stosunku do Pana Sobiesława, a ja go bardzo szanuję, życzę każdemu takiego zdrowia, pasji, no jakby Takiego podejścia do życia jak pan sobie Sław. I nie chcę być może jednej takiej niefortunnej wypowiedzi. Wiecie, Robert Kubica też miewał takie wypowiedzi i też można by było przejść do nich, na, do, z nimi do porządku dziennego. Także ja mówię, nie chciałem tego podawać dalej, bo też muszę jakby patrzeć na jakby jakieś tam konsekwencje tego, jak, jak ludzie potem będą chcieli. No, no Być może nie powinienem tak robić, natomiast tak jak mówię, no, jest to. Um, uznaję to za wypadek przy pracy genialnego człowieka i, i wielkiego autorytetu i mm, ikony polskiego motorsportu, motoryzacji. A też pamiętajmy um, chociaż nie, może tego już nie powiem. Um, natomiast no no inaczej, no może, może po prostu wiek robi swoje, czasem się o niektórych rzeczach zapomina, czasem może się ma błędną perspektywę, natomiast no tak jak mówię, no to tak jak można by się pastwić nad Karolem Baszem, e, który mówił, że przecież on miał większe osiągnięcia niż Robert Kubica i nie rozumie dlaczego wszyscy mówią o Kubicy, a nikt o nim nie mówi, e, bo przecież taka wypowiedź też parę lat temu była, a też chyba tego nie podawałem, bo, bo jakby uważam, że czasem gdzieś tam jakaś taka dziwna wypowiedź może się pojawić, ale e, i Karol Basz, a przede wszystkim Robert Kubica zaskują na szacunek, Karol Basz świetny kierowca, który niestety no, nie znalazł się w dobrym miejscu, w dobrym czasie yy, i może czasem to, to rozgoryczenie wzięło górę. Natomiast, yy, tak jak mówię, nie chcę tutaj yy, po, po, podjucać do jakichś na, takich wewnętrznych polskich konfliktów, nie? Yy. Tak, mówił to, o, to wcześniej u Patryka Kiciuka, to, 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 to nie pamiętam, a yy. A, no wiecie, no, tak jak mówię, zawsze y, to jest kwestia perspektywy. Natomiast, y, mówię, z, biorąc pod uwagę to, jakim, jakim talentem jest Robert Kubica, no to tak jak z Fernando Alonso. Można by powiedzieć, że Fernando Alonso też zbyt dużych osiągnięć w Formule 1 nie miał, bo y, jego talent zasługuje na więcej mistrzostw i na więcej wygranych wyścigów, tak? Podobnie było z Robertem. Y, y, I tyle. To jest ustawienie na starcie. Jutro wyścig o godzinie 7, o godzinie 5. Jest y, parada kierowców. Ja ostatnio porównywałem bilans osiągnięć George'a Russella z Robertem Kubicą w F1, y, bo teraz mają podobną il, liczbę wyścigów. RK 12 podiów, jedna wygrana, a George 11 podiów, też jedna wygrana. No tak, plus też jazda w trzecim zespole y, stawki bo w Merce, a Mercedes w ubiegłym roku był drugi nawet, no to, to, to nawet, nawet lepiej, no okej, okay, BMW za też było drugie w 2008, więc no, można powiedzieć, że rzeczywiście, rzeczywiście porównywalne, no ale no wiecie, no co, co, ja, co, ja, co ja w ogóle mam się produkować, no, Robert Kubica miał podpisany kontrakt z Ferrari, i, I jakby to zamyka temat. Dziękuję bardzo. No a tutaj nikogo do wielkości Roberta nie trzeba przekonywać, natomiast życie się trochę inaczej potoczyło. Tak czy inaczej, wszyscy chyba sobie zdajemy sprawę, że takiego talentu, takiej czystej szybkości, jaką miał Robert Kupica, to, to no na palcach dwóch rąk może byśmy policzyli w Formule 1 w, w w tym wieku to tak bezpiecznie powiem. Ale, ale to, to moje zdanie, oczywiście. Natomiast, tak jak mówię, no, talent niesamowity. Co pokazał zresztą w BMW Zauber i w Renault. Dobra, słuchajcie. To jest ustawienie na starcie. Proszę bardzo. Aha, w ten sposób. Aha, no to tego live'a nie widziałem. No, ale no to mówię, no nie chcę, jakby szanuję Pana sobie sława i szanuję jego prawo do wypowiedzi. Ja się z tym zdaniem nie zgadzam. Wierzę, że było wypowiedziane w nie takim bezpośrednim kontekście, no bo, no bo mówię, no tak jakby biorąc pod uwagę skalę talentu, to rzeczywiście Robert, można powiedzieć, że Robert Kubica nie miał osiągnąć, bo powinien mieć większe, tak? Natomiast udowodnił swoją obecnością w Formule 1, dojściem do Formuły 1, a potem wynikami, że, że jest genialnym talentem. A i na koniec, na koniec, kończąc już ten wątek, życzę każdemu kierowcy, każdemu kierowcy takiego braku osiągnięć w Formule 1. Cześć Benek, e, bo, a zwłaszcza z Polski. E, każdemu kierowcy życzę takich osiągnięć, e, bo, bo cóż, spodziewam się, że e, możemy zejść z tego łez e, nie, doczek nie doczekując się polskiego zwycięstwa w Formule 1. a, a może, może nawet kierowcy? Zobaczymy. W ogóle Maciej Gładysz będzie startował w Motorsport Games w F4. To, jest to, to są takie igrzyska motorsportowe, taka impreza, dość ciekawa. Dzisiaj ogłoszono, także fajny fajne news. Cześć, Wargame.pl. Witaj serdecznie. A muszę, muszę aż zobaczyć Wargame, co, czy, co ty, czym Ty się tam zajmujesz, powiem Ci w tym Wargame, co, to, co bo, bo nazwa mnie zaciekawiła. Dobra, słuchajcie, to jeszcze wczorajszy vlog i wczorajszy live i wyniki konkursu, bo będzie też oczywiście dzisiejsz, dzisiaj konkurs. Mieliśmy, mieliście za zadanie wytypować pierwszą trójkę wczorajszych, dzisiejszych kwalifikacji. No to lecimy sobie do komentarzy, te komentarze pod tym filmikiem, a już już je ogarnę. Proszę bardzo. Pyk. I zobaczmy sobie. 10 komentarzy. Kto tam znowu? Dwie osoby wygrywały. Kto tam e, najlepiej typował? Verstappen, Perez, Sainz. No, to już jest e, 43 punkty to są. Verstappen, Sainz, Hamilton to, to jest tylko 25 punktów. Verstappen, Sainz, Leclerc 25 punktów. E, Um, Verstappen-Sainz-Perez tutaj 25 punktów Verstappen-Leclerc-Sainz to jest 25 punktów Verstappen-Leclerc-Perez to jest 25 punktów um, Verstappen-Leclerc-Sainz to jest 25 punktów czyli wygrywa Wojciech K oraz Wujus 2 no bo wytypowaliście, tutaj 43 punkty mamy za pierwsze i drugie miejsce Pereza, a tutaj jako pierwszy WUJUS2 wytypował em, zwycięstwo Verstappen w tych kwalifikacjach. Jeżeli się dobrze nie mylę, to, to zobaczę jeszcze. Tak, tak. Mhm. No to gratulacje. Zapraszam panów do zgłoszenia się na, na mcdontmałpa.gmail.com e, Dobra, to jeszcze konkursik dzisiejszy. Z wynikami jutrzejszych, jutrzejszego wyścigu. Pierwszą trójkę znowu typujecie zasady takie same, 25 punktów za poprawne wytypowanie zwycięzcy, 18 za drugiego miejsca i 15 za trzeciego. Dwie osoby zgarniają po 20 zł do fortuny na zakłady błok Także zachęcam do grania w komentarzach, nie na to czacie, tylko w komentarzach pod tym filmem. Siusiu, siu, paciorek i spać. Jutro wstajemy, godzina siódma. Wyścig. Zapraszam na relację live na blogu. Oczywiście będzie się działo, a potem będzie się też dużo działo. Słuchajcie, poniedziałek, wtorek, w poniedziałek od razu mówię, od godziny 9 do 21 testy LMS-u z udziałem Roberta Kubicy oczywiście i Orlen Team IO by TF. We wtorek też kilka godzin testowych, także będzie się działo, a potem od piątku już emocje na to, że w Barcelonie z pierwszą rundą LMS-u. Także czekają nas intensywne dni. I oby było ciekawie, oby były emocje. Tego Wam i sobie życzę przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Japonii. Dziękuję bardzo. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę. Dla zasięgu tego filmu dajcie komentarz z typowaniem Waszych miejsc w jutrzejszym wyścigu. Oczywiście typujemy do momentu rozpoczęcia wyścigu. Będę bardzo wdzięczny za subskrybowanie kanału, żeby nie ominęły Was kolejne live'y. Dziękuję za wsparcie podczas tego live'a Jacek79100. I do zobaczenia jutro po wyścigu. Będziemy sobie podsumowywać. Oby było co. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i jeszcze na koniec oczywiście kącik muzyczny z Concordia Recordings, żeby coś tutaj Wam e, umilić, to, że tak powiem do snu już, po prostu jako, jako kołysankę sobie możecie em, coś tam e, puścić. No to z tych popularniejszych filmików Concordia Recordings weźmy sobie może Freedom już dzisiaj było, Just Like Gold. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. From the darkness of the night We'll be shining past the brightest light Just like gold Just like gold And even we can spark a break up dawn We can find the power to be strong From the darkness of the night We'll be shining past the brightest light Just like gold